Zaczynamy rozmową z polsko-francuską projektantką mody Agnès Vuillam. Od 14 lat mieszka we Francji. Przed wybuchem pandemii była obywatelką świata. Dużo podróżowała, prezentowała swoje kolekcje na fashion weekach na całym świecie. A jak radzi sobie teraz? Zobaczcie. Początek jeszcze nie był taki trudny, ponieważ byłam zmęczona. Byłam po tych wszystkich, bo byłam po Paryżu, byłam po Fashion Weeku w Berlinie też. Potrzebowałam takiego tygodnia dla mnie, więc tego tak bardzo nie odczuwałam. Teraz już zaczynam to odczuwać, ze względu na to, że no, nie możemy wychodzić dalej niż ten kilometr od domu. Mogę tylko wyjść na przykład pobiegać. Dobrze, że mam duży taras u siebie w mieszkaniu, więc ten taras jak gdyby mi zapewnia jak gdyby kontakt z rzeczywistością. Ale brak mi właśnie kontaktu z ludźmi, brak mi takiego kontaktu werbalnego, no i jest to bardzo trudne, jest to bardzo trudne. Myślę, że to się odbije nam wszystkim na psychice w jakiś sposób. To jest takie zamknięcie przymusowe, bo gdy człowiek siedzi sam w domu i chce siedzieć, to jest co innego, a jak po prostu jest zmuszony do tego, to też jest coś innego. Do rozmowy z Agnès jeszcze wrócimy, a teraz sprawdźmy, co wydarzyło się w Polsce. A dzieje się bardzo dużo, bo gwiazdy pomimo pandemii chcą być aktywne. Wracamy do rozmowy z Agnès Vuillam. Zapytałam projektantkę, w jakiej kondycji jest branża mody. Wszystko się sprowadza do pracy online, także wydaje mi się, że dużo rzeczy będziemy robić w ten sposób. Jak wygląda praca projektanta właśnie online? Powiem szczerze, ja zaczęłam pracować w ten sposób już kilka lat temu. To było dokładnie 14, tyle ile jestem we Francji, ponieważ przyjechałam tutaj i miałam jakieś tam zaszłości w Polsce, prowadziłam firmę w Polsce, natomiast tutaj nikogo nie znałam, więc w momencie, kiedy przyjechałam do Francji, zaczęłam pracować tak online. Także nie jest to jak gdyby dla mnie taka bardzo wielka nowość, ale wiele rzeczy nie można zrobić, no bo tak, klientka nie może dotknąć, nie wiem, materiału, nie mam z nią bezpośredniego kontaktu, to jest zupełnie inny rodzaj pracy, tak? Musimy się tego nauczyć, ja myślę, że to jest przyszłość. Kryzys jest największym kryzysem od 1945 roku we Francji, także jeżeli chodzi o wszystko, nie tylko o modę, więc myślę, że nie będzie prosto, ale myślę, że ta moda będzie bardziej prosta, bardziej casualowa. To będą takie rzeczy, które będzie można założyć na co dzień. I jeżeli nawet będą jakieś duże kolekcje, dobre kolekcje, czy to będzie Fashion Week w Paryżu, czy to będzie w Mediolanie, nie będzie kosztowało już takich pieniędzy jak w tej chwili, tak mi się wydaje, że troszeczkę te duże firmy zmienią ten poziom tych po prostu cen, tak mi się wydaje. W tym kierunku to idzie.